Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku nagrywamy sobie petardki. Dosyć sławne, crazy robots firmy Brodajże Triplex. Chociaż to nie jest tu jasno powiedziane, mamy napisane TXP484, to jest kod właśnie Triplexów. NWP nie mają CE, dlatego już raczej ich nie zakupimy sobie tak łatwo jak kiedyś. Mamy tutaj 60 gram prochu na 12 sztuk. Kto jest dobry z matematyki, niech pisze, ile ma jedna. Ja to policzę kalkulatorem, wam napiszę. Jak mówiłem, petardki są dosyć fajne, wyposażone w flarę u góry, także urozmaici nam to efekt i myślę, że naprawdę będzie dobry test oraz pokaz z tymi tutaj właśnie petardkami. Ja was zapraszam do oglądania, a ja lecę nagrywać. Mamy na chwilę obecną 6 takich petard, gdzieś mi reszta uciekła. Także odpalę sobie pierwszego Crazy Robota, tak na sucho zobaczymy, co może pokazać. Wyjęcie mocne. Huk naprawdę dosyć głośny, widzę stąd dziurę w trawie. Podejdziemy sobie ją zobaczyć. Petarda 5-gramowa, a tu dla porównania wybucha petarda 1-gramowa. Także możecie sobie porównać, jak to wygląda. Crazy robot z kontra, taka tutaj trawa, krzaki i cała reszta. Naprawdę gruba akcja. Tak to wygląda. Dym trochę przysłania. Później pokażemy. Za chwilę pokażemy, jak dym zejdzie. Ty, gruba akcja. No. Crazy Robots kontra dezodorant. Na pewno nagrywasz? Pojedę. Dezodorant rozniosło, ogień poszedł i w trawie dziura. A puszki nie widać. Dobra. Dobra. Tak mamy, puszki mamy, tak mamy. Naprawdę mocno i zobaczymy, co zgadza się z tobą. Tam chyba go widać. Na komputerze może będzie widać. Co? A. Gdyśmy ten aluminiowy mieli. Zerwałby tam. Garnek wykrzywił w taką... taką pizdeo i jeszcze strzela. Dobra. Crazy robot, zobaczymy, jak wybucha sobie w wodzie. O, on się nie zamoczył nawet. Ja to nie chcę. Ty, chody. Kałuża naprawdę została pogromiona, wody trochę znikło, ogromna fontanna i bardzo fajny efekt. Minus taki, że ląd się nie zamnożył i nie wiemy, czy w wodzie chłopacza coś się z aparatem stanęło. Ostatni Crazy Robot ląduje w oponie. Oponka nam aż podskoczyła, ale ogólnie to mocna guma i raczej się z nią nic nie stanie od petardy. Nic. Trochę odłamków w środku. Dobra, tak. No. Cześć, witam was z góry. I mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Petardki naprawdę bardzo mocne, dlatego daję im ocenę 9 z plusikiem na 10. Dlatego taka niska, bo zawsze można coś lepiej zrobić. Niestety już ich nie można kupić, nie mają CE. Nie wiem, czy Triplex im wyrobił, ale nawet jak wyrobił, to one będą o wiele słabsze niż były właśnie, jak ja je kupowałem.
Szkoda, że nie kupiłem więcej, bo naprawdę są bardzo fajne. Ja Wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dołączcie do grupy na Facebooku. Na razie.